Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Terrarii. My sobie do gry wracamy. Czy jest dźwięk w ogóle? Słuchawki po prostu tak cicho, myślałem, że dźwięku nie mam. Dużo nie zrobiłem ogólnie, jak widzicie jest połowa nocy i chciałem specjalnie zacząć odcinek podczas nocy, bo wyleciał mi kolejny Mechanical Brain i mi się w ogóle przypomniało, że możemy z nim walczyć. Także może od razu zacznijmy z nim walczyć, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wiem, sam nigdy z nim nie walczyłem, jaki nowy boss. Niektórzy mówili, że on znika, jak się walczy z nim nie tylko w Crimsonie, a inni mówią, że on jednak zostaje i widzicie, ci co mówili, że zostaje, mieli rację. Możemy sobie z nim powalczyć, dosyć łatwy się wydaje jak na razie, chyba nic strasznego. 75 koła zdrowia, także dosyć pakerny, jeżeli o to chodzi. Chodź trochę niżej, ojojojoj, coś tu do mnie wysłał. Jeżeli chodzi o zdrowie, to naprawdę pakerny, 78 koła zdrowia, jeden przeciwnik pojedynczy, przecież nawet Moonlord nie ma tyle zdrowia na swoich częściach, także no, ten motherboard naprawdę dużo ma zdrowia, to mnie atakuje, tak, to mi zadaje wrażenia. Czyli po prostu trzeba stać nad nim i nic tam złego się nie będzie działo. Włożę sobie flask z Flame'em, żebym sobie z nim poradził bez problemu. Ale tak ogólnie serio, jak mamy skrzydła, to mega prosty się wydaje. Nic w ogóle nie robi. Na niego chyba działa trucizna ze Spearminta. Na Twinsów też działała ten ze Spearminta trucizna. Tak łatwo ich się pokonało momentalnie, to jest po prostu wow. No, to może jak teraz tak naprawdę nic nie robimy, już go pokonaliśmy, to wam w skrócie powiem co robiłem, tak naprawdę mi zajęło może z 5 minut, równie dobrze, że to mogę robić na odcinku. Soul of Mine z niego wyleciało, to o czym nam zależało. Tak, zobaczymy co się z tego robi, oprócz tych rzeczy, które widzieliśmy. No więc tak, zabiłem Twinsów i z Twinsów oczywiście Soul of Sight nam wyleciało, żebym mógł zrobić przywoływaczkę do inwazji kosmitów, które nie mogę zrobić, bo nie mam tej laski od kabli, a muszę kable mieć, żeby przywołać kosmitów, także na razie tego nie zrobię. Ale wyleciał to Strange Plating, które pozwoliło mi ulecieć to Hallowed Staff, czy tam Hallowed Staff z tych Hallowed Barów, które pokazywałem, takie 8 mieczy było po prostu żółtych, w jeden punkt się celowało. Mogłem ulepszyć dzięki temu to na coś takiego, nie wiem jak to działa. Pojedynczy taki pocisk wysyła, to jest broń magiczna. Także jak na razie nie możemy przywołać tak kosmitów. Może zróbmy sobie set magiczny. Tylko żeby set magiczny zrobić, to ja potrzebuję, no właśnie, trochę chlorofitu. Ale sądzę, że z tym sobie damy radę. Może ze sobą po prostu wezmę zestaw do kopania i z tym zestawem polećmy sobie na szybciacha do dżungli. No bo mówię, na razie nie mam i tak nic co robić. A bardzo bym chciał mimo wszystko mieć ten set dla maga zrobiony. Moglibyśmy nieźle nawet tłuc. No i ogólnie bardzo dużo mam fajnych broni magicznych, także chcę je wszystkie wypróbować. Może nawet na inwazji kosmitów je wypróbujemy, także no ja sam nie wiem. A wam przypominam oczywiście, jak lubicie serię z Terrarii, to możecie zostawić łapkę w górę pod filmikiem, bo to mi bardzo pomaga. Ej, sobie tak uwielbiam efekt tego luxurious całego setu. Mam na myśli ten efekt, który oczywiście pokazuje nam wszystkie rudy, to jest tak genialne, naprawdę. Niestety będę musiał stracić sporą ilość swoich ufolutków i zaraz jeszcze ich ilość się zmniejszy, bo bo mi spadnie po prostu mój efekt z Bewitching Table. Mam 3 ufolutki, a mam jeszcze założone na siebie akcesorium, które mi zwiększa liczbę mountów o 1. Nie mountów, tylko summonów. Nic ciekawego nie leci tak naprawdę z mimików już, ale zawsze leci z nich 10 golda, a to mimo wszystko trochę kasy jest. Mega trudno tutaj żółw! Może wyleci skorupa żółwia, opatrznie nie, jak zwykle. Bardzo trudno, o dziwo, boże, to się kopie z tym, to jest chore. Bardzo trudno o duże złoża chlorofitu z tego co widzę. Nie pokazuje się dużo chlorofitu w jednym miejscu, tam pojedyncze jakieś złoża widzę niby, ale jakoś dużo tego tutaj nie ma. Ja się czuję, jakbym grał normalnie na przyspieszonej Terrarii. Naprawdę, tak się zasuwa. O, patrzcie, znowu skorup żółwia nie ma, ale nowość, nie? Naprawdę, ja co do skorup żółwia, to mam pecha chyba od zawsze. Czy gram samemu, czy nagrywam tą serię Terrarii pierwszą, którą nagrywałem, czy teraz tą. No tutaj skorupy żółwia to mi po prostu nie chcą nigdy lecieć, to jest okropne. Co to jest, taki dziwny zombiak? Ciekawe, zombiak w dżungli dodany? Pewnie z tego Torium moda, bo wcześniej go nie widziałem. Ej, z niego to błoto wypada. Ojej, ja w ogóle jeszcze Life Fruitów tyle nie zebrałem, żeby mieć maksymalne zdrowie. Ja nadal nie mam 500 zdrowia. Jeszcze muszę zebrać 4 Life Fruity, żeby mieć maksymalną, jak na razie, ilość zdrowia, czyli 500 zdrowia.
Dobra, wiecie co? Jeszcze jest jedna taka spora ruda i chyba Solar Eclipse. O, patrzcie! A to nawet dobrze, chyba, no. Tylko teraz będę musiał sobie założyć set dla Summonera. I jako Summoner będziemy walczyć z Solar Eclipse. Kurczę, nie zakładałem, że będziemy walczyć z Solar Eclipse na odcinku. Chciałem to zrobić poza odcinkiem. Ale jak się trafiło, to czemu nie? Możemy zawsze powalczyć. A jak wypadnie jeszcze oko Saurona, czy jakoś tak, oko Cthulhu, to ja będę bardzo szczęśliwy. Drugie najlepsze jojo w grze. Turtle Shell wypadło! Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Turtle Shell wypadło. Co to się dzieje? Zapiszcie ten dzień i ten moment. Dobra, wracamy sobie do naszej bazy. Chcę tylko włączyć jeden raz Bewitching Table. I już zasuwamy na arenę. Oczywiście muszę więcej sobie przywołać upolutków. W ogóle ulepszyłem ten ksenostaw na Ruthless, czyli 17% zwiększone ma teraz obrażenia. To jest największy modyfikator na obrażenia, jaki możemy dostać. Bo oczywiście tam, nie wiem, ilość magii i tak dalej, nic nas, żaden modyfikator nas nie interesuje na przedmiotach do przywoływania przeciwników, oprócz tego na obrażenia. Serio, tylko i wyłącznie nas obrażenia interesują, a Ruthless ma ten modyfikator na obrażenia największy ze wszystkich modyfikatorów chyba dostępnych w grze. Boże, jak ten Motron pada za pomocą tego Spearminta. Ten Spearmint na zwykłych przeciwników jest genialny, bo na nich działa Motron Wings. Zobaczcie, skrzydła Motrona mi wyleciały. Ten Spearmint świetną bronią na przeciwników takich zwykłych, bo na nich zawsze wchodzi ta trucizna. A ta trucizna ze Spearminta jak działa, to jest boska po prostu. Szkoda, że na niektórych bossów niestety nie działa. Na co to tak nie działało, że mi się to nie podobało? Sam nie pamiętam nawet, na którego przeciwnika ta trucizna ze Spearminta nie działała. W ogóle teraz jest noc. Nie, kurczę, teraz jest dzień, ale jest Solar Eclipse, także nie wiem, czy będą się przybywać NPC-ci. Chyba nie będą. I to trochę popsuje moje plany. No bo miałem nadzieję, że mimo wszystko przybyła się zaraz ta mechaniczka, czy jakoś tak ona się nazywa. I będziemy sobie mogli u niej kupić trochę tych kabli, a bez tych kabli, no ja mówię, nie mogę niestety przywołać inwazji Marsjan. Nie mogę zrobić tego przedmiotu do przywoływania inwazji Marsjan, nie mając dostępu do tych kabli. Także trochę słabo, mimo wszystko. Jak z Motronami coś wyleci, będę się cieszył. Jeszcze musi nam wylecieć chyba Moon Charm czy Moonstone. Jedno z tych dwóch. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Leci to Swamp Clamp. Co to jest? Ale dostałem hita chorego. Z tego co przeczytałem na szybciocha, nie dostałem tego wszystkiego. Ogromnie nam zmniejsza szybkość poruszania się, natomiast po otrzymaniu obrażeń bardzo nam zwiększa długość nieśmiertelności oraz zwiększa bardzo regenerację zdrowia. A wiecie co, zabawmy się z tym. Załóżmy to zamiast na przykład, nie wiem, ojej, ale nie mam nawet co tutaj wywalać, to na razie zostawię. Zamiast tego to załóżmy. Czy ja wiem, czy moja szybkość poruszania jest taka zmniejszona? Podobno miałem mieć zmniejszoną szybkość poruszania się. Oj, umarłem nawet. O kurczę, nie spodziewałem się tego. Nie wiem, nie działa chyba tak, sam. Takie dziwne jest. Nie opłaca mi się zresztą tego trzymać, wolę mieć liczbę miniona jednego więcej. Kurde, no czemu teraz się trafiło to Solar Eclipse, no? Nie planowałem tego i jestem trochę w dupie przez to. My stąd się zwijamy, żeby naszych NPC-ów nie zabiło, a zaraz pewnie i tak zabije. Mój Boże, czemu ci NPC-ci ciągle tak padają, a co oni są słabi? Death Cycle chyba nam wyleciało, tak? Bardzo fajna broń, znaczy nie, fajna, słaba jest, ale ciekawa. Dlatego dosyć fajna. Chyba nam kasa wyleciała, ale tej kasy już chyba nie będę w stanie niestety zebrać. Miałem jeden platyny, a mam 28 golda, także trochę tej kasy mi mimo wszystko zniknęło. 21 golda tam było. Tutaj też trochę golda. No, w większości niestety nie odzyskam. Mam strasznie dużo syfu. To tak naprawdę z wywalenia, bo to nie jest nic ciekawego. Mam mega, mega dużo syfu. Mam trochę tego chlorofitu. Sądzę, że te 128 wystarczy na zrobienie hełmu dla maga. Iż bardzo szybko chciałem zrobić ten hełm dla maga. W ogóle sprawdźmy, jak to działa w końcu. Chciałem zrobić ten hełm dla maga. Mam tak dużo tych broni fajnych, nowych. No nie sprawdzę, jak to działa, bo kosmici mi rozwalają wszystkich. Jak będzie Motron, to sprawdzimy, jak to działa. Na Motronie na pewno to będzie dobrze działało.
to ma dosyć niskie obrażenia bazowe, natomiast jest tam napisane, że pojedynczego przeciwnika może trafiać wiele razy. Także kto wie, może się okaże całkiem dobrą bronią magiczną, to coś. Chociaż ona jest dostępna już po zabiciu pierwszego mechanicznego bossa. Także mam wątpliwości na temat tego, czy to może być jakkolwiek dobre. I na dodatek jest chyba nadal materiał. Nie, to nie jest materiał. O, patrzcie na to. Myślałem, że to będzie materiał. Materiałem jest tu drugie coś. Ta druga wersja tej broni, którą można zrobić z Hallowed Staff, czy jakoś tak to się nazywało, nie pamiętam sam dokładnie. No i ten Solar Eclipse nam leci, a nie może się żaden Motron pojawić. Trochę szkoda. Wiecie co, może sobie zrobię coś takiego. Żeby mnie nie trafiali ci laserowi debile. Świetna rzecz Sidlera jest taka, że te pociski Sidlera, nie wiem czy widzicie, ale o, jest Motron, ale pociski Sidlera celują w przeciwników. Także ja mogę stać tak naprawdę zamknięty w tamtym miejscu i obrażenia Sidlera nadal zadawać, nadal będę dosyć celny, bo mówię, te pociski Sidlera same z siebie po prostu przeciwników starają się celować. Chyba jest Broken Hero Staff, tak, będziemy sobie mogli ulepszyć Hallowed Staffa. Właśnie o to mi też chodziło, w ogóle o tym zapomniałem, teraz mi się dopiero przypomniało. Ta druga wersja z Hallowed Staffa. Pierwsza to jest to, i zapomnieliście sprawdzić jak to działa na Motronie, oczywiście, jak zwykle. Pierwsza to jest właśnie to coś dziwne. A ta druga, chyba True Hallowed Staff to się po prostu nazywa. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale mniejsza z tym. Będziemy mogli zrobić tylko i wyłącznie, gdy będziemy mieli właśnie Broken Hero Staff. Jeszcze jest... Oko Cthulhu, patrzcie na to, 178 punktów obrażeń. O Jezu. Świetnie, świetnie, dużo nowych rzeczy będziemy mieć. Mimo, że nie walczyliśmy tak naprawdę z żadnym nowym przeciwnikiem, to masę nowych rzeczy będziemy mieć. Bo jeśli dobrze pamiętam, powinienem mieć dwa razy Turtle Shell. Jeśli tego Turtle Shella mam dwa razy, mam dwie sztuki, to będziemy sobie mogli zrobić świetną zbroję dla wojownika z Beetle Husków. Wtedy ulepszymy sobie jojo, zrobimy sobie akcesoria dla kogoś, kto walczy jojem. Jojo back sobie będziemy musieli zrobić, bardzo łatwo to się robi. No i wtedy będziemy mieli naprawdę świetny ekwipunek do bycia wojownikiem. Będziemy mieć drugie najlepsze jojo w grze, które nie znika. Akcesoria pod jojo będą też dostępne. Będziemy mieć świetną zbroję dla wojownika. Najlepszą w grze, prawie, drugą najlepszą zbroję w grze, nie licząc modów, bo możliwe, że w modach jakaś lepsza doszła. Ale nie licząc modów, to będziemy mieć drugą najlepszą zbroję w grze. Czyli ta właśnie z Beetle Husków. Także no mówię, będzie ciekawie. Na dodatek... Ojej, on mi na dodatek trafi. Ja nie trafił jednak. Na dodatek zaraz będziemy sobie mogli zrobić to True Hallowed Staff, czy coś w tym stylu. No mówię, nie wiem jak dokładnie to się nazywało, natomiast wiem, że będziemy to mogli zrobić, bo mamy Broken Hero Staff. Także ja się bardzo, bardzo cieszę. Coraz nowsze rzeczy będziemy mieć, mimo że mówię, nic nowego, z niczym nowym nie walczymy, także ciekawie, że tak się dzieje. Zgarnę może trochę tej kasy. Nie wiem jak to jest na singlu, ale wiem, że na multi, jeżeli się gra, to jest pewna liczba maksymalna przedmiotów na ziemi, jaka może się pojawić. Ja zawsze grając na singlu boję się, że mimo wszystko te przedmioty nowe mi się nie będą pokazywać. No, także w razie czego mimo wszystko sobie tutaj przejdę i wszystko pozgarniam. Widzę, że już nie mam miejsca na różne rzeczy. O, jest Motron, chcę sprawdzić jak działa ta różdżka. Patrzcie na to, ona chyba trafia po prostu go milion razy. Ale mi przysadził gonga, o masakra. Ale serio, z tego co widziałem, to ona chyba mu wiele razy po prostu naraz przywaliła. Tak naprawdę wiele, wiele razy. Także kto wie, może nawet to jest dobra broń na pojedynczego przeciwnika. Powinienem to sprawdzić bez moich kosmitów. Jeśli kosmici z Xenostaffa sprawiają, że trudno zobaczyć, które obrażenia są moje, a które obrażenia są z Xenostaffa. I kolejny Broken Hero Sword w ogóle się pojawił, a ja nadal nie mam chyba Knight's Edge zwykłego. Mógłbym sobie zrobić Terraniana, nie, mi się ciągle to myli. Terranian to jest jojo, Terra Blade bym sobie mógł zrobić. Ale czy mi jest teraz potrzebny, sam nie wiem. Chyba nawet nie, Terra Blade jest słabym mieczem. Znaczy słabym, mieczem jest bardzo dobrym, natomiast bronią w porównaniu z innymi jest średni po prostu, można to tak nazwać. Są znacznie lepsze bronie. Uważam, że Sidler jest bronią lepszą od Terra Blade'a, serio.
Siddler jest tak użyteczny. Ja nie mam słów, jak dobry potrafi być Siddler, mimo że to jest dosyć wcześnie dostępna broń, bo już po zabiciu Pantery. Muszę go sobie ulepszyć na Legendary, będę wtedy znacznie szybciej z niego bił. Sądzę, że powinienem mieć teraz wystarczająco dużo kasy, żeby móc sobie na to pozwolić. W ogóle zjedzmy sobie fo, bo chyba właśnie miałem niezjedzone, a zawsze to jakiś tam dopak do statystyk delikatny jest. No i nadal chyba nie wyleciał mi Moonstone, a na Moonstone mi teraz chyba najbardziej zależy, bo nic ciekawego już mi chyba wylecieć z tych przeciwników nie może. Wow, wyleciało nam Sphere Staff, to jest też bardzo fajna broń. 87 punktów obrażeń. Sphere Staff w niektórych sytuacjach jest lepszy od Xenostaffa, w większości chyba sytuacji Xenostaff jest lepszy oraz te wszystkie ufolutki od sfer, ale jeśli byłbym na przykład w lochu teraz i chciał w lochu farmić przeciwników, to wydaje mi się, że sfery byłyby lepsze jak Xenostaff. Xenostaff skupiałby się na jednym przeciwniku, a w lochu są chore ilości przeciwników czasami, a sfery po prostu biłyby wszystkich naraz. Jest Moonstone, świetnie. Jelec wywalmy, bo i tak tego mieliśmy na tony, to jest nic nie warte prawie, to jest też nic nie warte. No i więcej do wywalenia nie mam, także no trudno. Back of Potential mogę wywalić, na pewno mogę wywalić. Potów mam dużo, także to też wywalę. Dobra, trochę tam miejsca mamy. Ale to tyle. Na jakim etapie jest to Solar Eclipse? No, prawie się kończy już. Z jakieś 80%, także zaraz już skończymy ten event. Dzięki Bogu, bo już tych przeciwników jest tutaj za dużo. Fierce Paw. A, to jest ta śmieszna, dziwna nowa broń, która jest słaba. Nie wiem, jak inaczej miałbym to nazwać, jest po prostu słaba, tak mi się wydaje. Chyba, że to jest materiał. Nie, to nie jest materiał, także no mówię, jest jak dla mnie słaba. To o mnie leczy przy ataku? Oj. Nie, to po prostu musiałem podnieść serduszko. Wydawało mi się, że atak tym Fearspawn mnie leczył. Także wtedy to była naprawdę ciekawa broń. Ale no po prostu są zwykłe jakieś słabe szpony i nic więcej. Ale Moonstone wyleciał. Z Moonstone'a się mega cieszę. Dzięki temu będziemy sobie mogli ulepszyć nasze Celestial Stone, czy jakoś tak się nazywa, na Celestial Shell. Będziemy się zamienić. A nie, przepraszam, nie będziemy mogli tego zrobić. Nie mam jeszcze akcesorium z wilkołaka chyba. Kurde no, ale gówno, nie mam akcesorium z wilkołaka. Jak teraz będzie pełnia, muszę zrobić wszystko, żeby dostać to akcesorium z wilkołaka, bo chyba tego nie mam. Jeśli się by okazało, że to mam, no to mega bym się cieszył. Ale wydaje mi się, że to właśnie nie Moonstone był problemem, tylko to akcesorium z wilkołaka. Także słabo, bo mega chciałbym już to akcesorium sobie zrobić do końca, bo to jest jedno z tych akcesoriów, z którym wchodzimy do końca gry po prostu, jest takie dobre. W nocy nas zmienia wilkołaka, gdy wchodzimy w wodę, zmienia nas w takiego, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać, metafolka, nie wiem jak to się odmieniało po angielsku nawet. To takie dziwne stworzenie, które może oddychać pod wodą i pływać sobie, także bardzo fajna sprawa. Boże święty, ja mam tych rzeczy, muszę zaraz się to wszystko wrócić po tym Solar Eclipse i jeszcze pozbierać, bo to mimo wszystko trochę jest warte. No i oczywiście daje nam te bonusy, które daje nam już nasz Celestial Stone, który mamy założony tu. O, ja go mam zdjętego, no widzicie. Mam go zdjętego, bo wolę jednego minionka więcej mieć po prostu. Dobra, kończy się ten event, bo chcę zacząć robić nowe rzeczy. Chcę bardzo zrobić tą ruczkę i chcę zrobić set dla maga. Muszę kupić sobie też trochę potów. Bez potek na manę to oczywiście jest bez sensu. Mam dwa platyny przy sobie, naprawdę mega dużo kasy. Fajnie jakbym teraz nie zginął. Jakbym teraz zginął i stracił tą kasę, jakiś przeciwnik by mi zaraz bym się wkurzył trochę. A dzięki tej kasie może mi się uda ulepszyć Siddlera na Legendary. Siddler na Legendary byłby świetny. Chociaż na razie nie będę ulepszał Siddlera na Legendary, chcę zrobić nowe bronie. Możliwe, że się okaże, że nowe bronie są tak świetne, że po prostu nie będzie mi się opłacało używać Siddlera wręcz. Chociaż szczerze w to wątpię. Boże święty, ile to może zająć? Minimapa zniknijmy. No nie widzę już tego słońca. O właśnie, już się skończył event. Możemy sobie wszystko pozbierać. Miejsca i tak już nie mam, zaraz się tutaj oczywiście wrócimy po te inne rzeczy. Teraz zajmę się sprzedawaniem tego wszystkiego oczywiście.
jakieś tam Motron Wings i tak dalej. Wydaje mi się, że są słabsze od tych Flash Wingsów. Te Flash Wingsy nadal mnie zaskakują, jak one mogą być tak dobre, a są tak wcześnie dostępne. Sprzedajemy te całe gówno. Spearsta zostawiamy, Moonstone 1 sprzedajemy, Turtle Shell oczywiście zostaje. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Halo i Barinet mi też nie są potrzebne, mam ich bardzo dużo nadal. No i dobra, Broken Hero Stuff. Sprawdźmy sobie, co się z tego robi. A, nie mamy guida, także nie sprawdzimy i ten guide niestety nie przyjdzie. Ojej, także może być problem teraz. Bo nie wiem, czy będę w stanie sobie zrobić Hallowed Stuff. Mogę to zrobić. Mogę zrobić True Hallowed Stuff, po prostu trzeba to i to. Natomiast to też jest materiał i bez guida nie sprawdzę, jak się go ulepsza, niestety. No, ciekawie to wygląda, ale no... No nie jestem w stanie tego ulepszyć. Nie wiem, jak to zrobić, a guide nam umarł niestety. Muszę tych NPC-tów jakoś wziąć sobie, ogarnąć w inny sposób, bo nimi ciągle umierają. To jest tak irytujące, gdy guida nie mam dostępnego. I nie mogę sobie sprawdzić, co się z tego po prostu robi. Ale dobra, na razie sobie to zatrzymajmy. I zróbmy sobie ten set dla maga, tak jak ja mówiłem. Oprócz seta dla maga, setu, jeszcze jedna rzecz. Potwory. Turtle Shell tu powinno gdzieś być. Jest jedno Turtle Shell, czyli tak jak mówiłem, no niestety zabrakło nam. Zróbmy sobie sztabki z chlorofitu. I w ogóle... Też nie wiem, jak mam na przykład z Turtle Shella. O, dobra, tu już mogę coś zrobić. Win coś tam Butcher. Ale dziwne. Dla klasy healera, nie, to nic ciekawego się z tego nie robi. Dobra, mniejsza z tym, nie było tematu. Sztabki z chlorofitu. Wiem, że mógłbym sobie zrobić Spectre Bary i ze Spectre Barów sobie zrobić całą zbroję dla maga i ona byłaby znacznie lepsza jak ta z chlorofitu, natomiast ja na razie będę robił tylko tą z chlorofitu. Bo po prostu nie mam przy sobie tak dużo ektoplazmy. Dobra, załóżmy ją. Ja mam jakieś zwiększone obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz ważniejszy. Ten set zostawiam sobie mimo wszystko. Może się przydać. Broken Hero Staff zostawię, bo może się przyda jeszcze jedno do ulepszenia tego jeszcze raz. Nie wiem. Sam nie wiem, serio. Moonstone zostawmy. Oko Cthulhu i Sphere Staff również zostawmy na razie, nie będę z nich korzystał. Na razie, bo z Oka Cthulhu na pewno będę korzystał, to jest po prostu zbyt dobre. Broken Hero Soldy mam, także te mogę wyrzucić. Z tego nie będę korzystał na 100%, także to zostawmy. Mam za mało miejsca zdecydowanie. No i tak, nadal do tej skrzynki. Bronie magiczne, które tutaj mamy, dostępne, tak. Blaster Cannon, którego nie przepadam za tym mimo wszystko. Się wydaje okej, ale... Sądzę, że ten Laser Machine Gun będzie lepszy po prostu, on jest tak świetny. Tak fajnie to wygląda po prostu. Nie wiem, ja sobie zostawię ten Laser Machine Gun, ulepszę go. Za momencik, dosłownie. I to jest chyba jedyna nasza broń magiczna sensowna. Bo innej dobrej broni magicznej nie widzę. Także dobra, zostawmy sobie ten Laser Machine Gun, Juggernauta tu wywalimy. Z tego, tak jak mówiłem, korzystać nie będę. To też jest materiał, no kurczę, no ja potrzebuję guida, żeby sprawdzić, co się z tego robi, ludzie. Idziemy do Goblinka. Orkish Knife. A, okej, okay. To przeciwnika wyleciało. Goblin, dzięki Bogu, żyje. Ulepszmy sobie to. Nasty, nie jest złe. Mythical byłoby najlepsze. Mythical to jest najlepsze ulepszenie na... broń magiczną dostępne w grze, także bardzo bym chciał dostać Mythical Adept Mimble, słabe, Mystic. Nie jest najgorsze. Celestial, ojej, też nie. Minus 10 speed to mi się nie podoba. Agile, Furious. Dobra, zostawmy to Mystic, bo zbyt dużo na to kasy idzie. Na razie chcę ulepszyć Siddlera, który jest jeszcze droższy do ulepszenia. Jak ja mam mało kasy już. Savage, weak, nasty, bulky, nimble. Nie mam już kasy. Kasę mam. Jak sprzedam to? Muszę chyba pofarmić znowu Destroyera, bo z tą kasą jest strasznie krucho. Boże, Gadli się niech trafi chociaż.
Gadli zostawię, bo tej kasy ja nie mam nic prawie. Slow. Legendary, jest! Świetnie, w końcu mamy Legendary Siddlera. On jest znacznie lepszy teraz, serio. Obrażenia takie same chyba są zwiększone. Ale zwiększony speed, zwiększona wielkość, szansa nakryta, także serio. Ja się mega cieszę, że te Legendary Siddler dostaliśmy. W Sińce Skarbonce schowam sobie strój do... Ojej, znowu nie stawiłem pracy z grupy. No ciągle zapominam o tym. Nie wiem czemu na środku odcinka mi się przypomina. Schowajmy sobie ten luxurious set, bo nam jest na razie niepotrzebny. Soul of Mind również schowajmy do skrzynki. Wszystkie soule schowajmy do skrzynki, bo po co mamy je w ogóle teraz nosić? To ja sam nie wiem. Horseshoe, balon, a zostawmy sobie dla... Nie wiem sam dlaczego. Ale zostawmy, to sprzedajmy. Royal Gel, bo się nam nie przyda zupełnie. No i tak. Jest noc, także żaden NPC nam przyjść nie może. Zaraz się noc skończy, ale to już będzie dosłownie koniec odcinka. Także ja chyba muszę po prostu na sam odcinek bardzo przygotować i dopiero wtedy zacząć go nagrywać. To się nie opłaca na razie zakładać, to muszę ulepszyć na to drugie coś, ale nie wiem jak. No i mamy ten laser machine gun i to jest jedyna moja broń na razie. Jakaś sensowna, magiczna. U ciebie sobie kupię potek bardzo dużo. Mam nadzieję, że mi starczy kasy. Potki nie są wcale takie drogie. Nie mam co używać w ogóle tego dla minionków, skoro gram jako mag. Zwiększmy sobie nasze magiczne zdolności. No i zobaczmy, jak z tego atakujemy. Nie, może przywołajmy sobie jakiegoś mechanicznego bossa. Nie wiem, czy będziemy w stanie w ogóle. Soul of Night mamy, także możemy sobie przywołać Destroyera chyba? Nie pamiętam, na co na Destroyera potrzebowaliśmy, żeby go przywołać. Wydaje mi się, że sporo kości, a ja nie wiem, czy kości mam. Nie Destroyera, tylko tego mechanicznego szkieletrona. Dobra, przywołajmy sobie Destroyera. Rotten Chunky, Soul of Night oraz Iron Barry. Wiem, że ta broń na Destroyera jest zupełnie bezsensowna. Nie wiem, po co miałbym walczyć z Destroyerem za pomocą tej broni akurat. Ale o mój Boże, gdzie to jest w ogóle? Jest tu. Ale spróbujmy, nie wiem, naprawdę. Ja chcę po prostu ją wytestować. Zaraz i tak zresztą będzie dzień. Także nawet tej walki prawdopodobnie nie skończymy. Ale zobaczmy, jak to atakuje. A atakuje całkiem przyjemnie. Ej, serio? To nie jest broń zupełnie na Destroyera. Na Destroyera nam potrzebna jest broń, sami zresztą wiecie. Broń, która... ale pod co jest beznadziejnie mi klikać pod kimany. To jest broń, która przebija przeciwników na wylot. Ale mimo wszystko to sobie świetnie radzi, naprawdę, obrażenia jakie ona robi... Wow! Są duże! I wcale nie jest żadne duże many. Naprawdę, many zadziwiająco mało to je. Jak ja sobie jeszcze zrobię cały set dla maga z zestawu... Spektr barów, to już w ogóle kozak będzie. The Destructor? Co to jest? Broń zasięgowa, ciekawe. O, i właśnie Strange Plating, z tego sobie zrobiłem tą lepszą różdżkę. O, i się akurat dzień zaczął. No dobra, nic ciekawego z niego nie wyleciało, ale ten Destructor, ciekawa taka broń. Fajnie takie coś można dostać na samym początku gry. Na samym początku Harmoda raczej. Dobra, to teraz. Ja muszę ogarnąć domki NPC-tów. Na następny odcinek... Nie wiem sam, piszcie mi wy, czy wolicie, żebym na odcinku walczył z inwazją kosmitów i potem z Pumpkin Moonem? Czy wolicie, żebym inwazję kosmitów pofarmił sobie sam, wydropił autko kosmiczne i dopiero wtedy zaczął odcinek walcząc już z Pumpkin Moonem na samym początku? No mówię, wy zdecydujcie, co byście woleli. Mi to tak naprawdę tito, serio, bez różnicy. Także dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami już żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym już jutro. Trzymajcie się i cześć.